Jest przerwa świąteczno-noworoczna. Leżę sobie w łóżku, wybiła właśnie godzina 23, a ja w głowie podsumowuję sobie spotkanie z moją przyjaciółką, które odbyło się kilka godzin temu. Wiecie, podsumowaliśmy cały rok, co się wydarzyło, co osiągnęliśmy. I w momencie, kiedy ja skończyłam swoją wypowiedź, ona mówi: Beata, znowu ci się udało. Ty to jesteś szczęściarą. A ja, nie wiedzieć czemu, zirytowałam się. I mimo tego, że wielokrotnie powtarzałam, że jestem szczęściarą, to najbardziej zabolało mnie słowo znowu ci się udało. Bo tak jak każdy, mam słabsze i lepsze momenty. Tak jak każdy, czasami czuję się bezsilna, a nawet przepłakałam niejedną noc. Pamiętam ten moment, kiedy modliłam się, bo moja siostra była w szpitalu i zastanawialiśmy się, czy z jej zdrowiem będzie wszystko okej. Pamiętam ten moment, kiedy włamywacze weszli do naszego domu i całego go splądrowali. Wiem dobrze, jak to jest codziennie żyć z jakąś chorobą autoagresywną i bardzo dobrze wiem, co to znaczy bardzo mocno zbankrutować. Kiedy nie wiesz, czy jutro będziesz miał co do jedzenia i też nie będziesz wiedział, gdzie śpisz, bo bardzo często zdarzało się, że spałam po prostu w jakiejś piwnicy, bo najzwyczajniej w świecie nie miałam pieniędzy. Więc hasło znowu ci się udało, absolutnie mnie zirytowało. I wiecie, leżałam tak w tym łóżku i nagle miałam taki impuls. Mi się nic nie udało. Tak naprawdę wszystko, co mam w życiu, łącznie z tym szczęściem, to jest coś, co sobie wypracowałam. Ja to szczęście sobie zrobiłam. Codziennymi działaniami, rytuałami, nawykami. Więc słuchajcie, niewiele myśląc, wyskoczyłam z tego łóżka i pobiegłam do komputera. Pomyślałam sobie, że zacznę spisywać, co ja takiego robię, że mimo tego wszystkiego, co wydarza się w moim życiu, ja dalej uważam się za szczęściarę. I jak zaczęłam pisać o 23, tak zastało mnie południe następnego dnia. A 9 miesięcy później wydałam swoją jedyną niebiznesową książkę 52 nawyki szczęściarzy. I wiecie, paradoksalnie było tak, że ja nie planowałam tej książki. Planowałam różne biznesowe pozycje, które pisałam regularnie każdego dnia, ale książki o szczęściu nie planowałam. Co więcej, ja nie wydałam ani złotówki na promocję tej książki. A spośród wszystkich czterech, które napisałam, ta książka do dzisiaj najlepiej się sprzedaje i spływają propozycje, żeby wydać ją w języku rosyjskim na zagranicznych rynkach. I opowiadam wam o tym, ponieważ urodziło mi się w głowie pytanie: a co by było, gdybym ja się wtedy o tej 23 nie zerwała z łóżka? I pewnie możemy sobie teraz pogdybać, ale obserwując ludzi i samą siebie, najprawdopodobniej poszłabym spać, bo w końcu było późno, wstałabym rano i bieżączka przysłoniłaby całą tę ideę. I tysiące ludzi nie mogliby skorzystać z tego, co mam w głowie i dzięki tej książce budować swoją koncepcję szczęścia. I wiecie co? Jak czytałam ostatnio jakieś opracowania, to okazało się, że każdy z nas codziennie ma jakieś idee, jakieś koncepcje. A to dlatego, że w każdym z nas drzemie jakiś potencjał. I ten potencjał powoduje, że za każdym razem, zazwyczaj w bardzo nietypowych miejscach, pod prysznicem, na toalecie albo w mniej niestosownych, w waszej głowie pojawiają się te impulsy. Te impulsy, te idee, te koncepcje. I okazuje się, że to są koncepcje i pomysły, które mogą wiele zmienić w waszym życiu. To są pomysły, które mogą usprawnić waszą firmę albo spowodować, że wasza kariera będzie się lepiej rozwijać. To są pomysły, które mogą zmienić każdą sferę waszego życia. Uwaga, a nawet zmienić cały świat. To właśnie ten impuls spowodował, że Jobs powołał do życia Apple. To ten impuls pomógł Elonowi Muskowi zaprojektować Teslę. To dzięki temu impulsowi, dzięki tej idei, dzisiaj mamy Facebook, który pojawił się w głowie Zuckerberga. Wiecie, dzięki tym impulsom ludzie podejmują decyzje o kandydowaniu na prezydenta, o oświadczaniu się, o zakładaniu biznesów, o przeprowadzce do innego kraju. To są te impulsy. Codziennie każdy z nas
tę ideę ma w głowie. I tak się dzieje, że się pozytywnie wobec nich nastawiamy. To jest nastawienie. Myślimy sobie, uśmiechamy się do tych myśli, mówimy, jak to by było fajnie, gdyby to czy tamto. Potrafimy sobie zwizualizować, jakby wyglądało życie, gdyby tę ideę naprawdę wcielić i zrealizować. I tutaj, słuchajcie, pojawia się jeden temat. Bo jest taki profesor Chamin z Oxford University i on, słuchajcie, całe swoje życie poświęcił na to, żeby zbadać potencjał człowieka. I z mojej perspektywy doszedł do bardzo smutnych konstatacji. Okazuje się, że tylko 20% ludzi korzysta z tego potencjału. Tylko 20% ludzi. Każdy te pomysły ma i mógłby ten potencjał uwolnić, ale tylko 20% ludzi podejmie jakąś decyzję i wykona jakąś akcję. To będzie na tyle pozytywna akcja, na tyle akcja o wartości dodanej, że jak myślicie, jaki będzie rezultat? Sukces. Będzie miał pozytywny rezultat. No i super. I część ludzi zrealizuje ten potencjał. Ale wiecie, mnie zasmuciło to, że skoro wszyscy mamy potencjał, a 80% ludzi go nie realizuje, to ja zastanawiałam się, jak wygląda ta ścieżka. I okazuje się, że oni też podejmują decyzję, która prowadzi ich do akcji o nominale zero, do zerowej akcji. Nie podejmują żadnego działania. Jaki mają rezultat? Zerowy. I słuchajcie, diagram jak diagram pokazuje pewną ścieżkę. Ale jakby spojrzeć na nasze życie, to przyjrzyjcie się sytuacjom, w którym coś w waszym życiu nie działa. Jakiś obszar, jakiś temat, który my zwyczajowo nazywamy problemem. Bo nagle się okazuje, że spoglądając na ten wykres, na ten diagram, to, co się dzieje w waszym życiu niekorzystnego, to nie problem. To rezultat. Więc jeśli masz problemy ze zdrowiem, to nie problem. To rezultat. Jeżeli jeszcze nie zarabiasz tyle, ile byś chciał, to nie problem. To rezultat. Jeżeli jakaś twoja relacja szwankuje, to nie jest problem. To jest rezultat. Być może masz szefa, który nie do końca cię docenia i myślisz sobie, ten to jest idiotą. To nie jest problem. To jest rezultat. Nie miałeś seksu od roku? To nie jest problem. To jest rezultat. Rezultat akcji, które podjąłeś, albo akcji, których nie podjąłeś. I przychodzi mi na myśl taka anegdota, w zasadzie historia. 4 lata temu pojechałam do Mediolanu na szkolenie. Siedzę na sali szkoleniowej, zimno, chociaż w sali była naprawdę energia bardzo wysoko. I patrzę na telefon, mam 5 nieodebranych połączeń. I to 5 od dokładnie tej samej osoby, więc wybiegłam, trochę spłoszona, że coś się stało. Oddzwaniam szybko, dzwonił mój przyjaciel. Wtedy był dyrektorem strategii w dużej międzynarodowej korporacji, korporacji z wielkim potencjałem, bo to była firma technologiczna. I wszyscy mówili mu, stary, złapałeś Pana Boga za nogi. Lepiej trafić nie mogłeś. Żyć nie umierać. A on, mimo tego, że dopiero pół roku temu podjął tę pracę, tego ranka stał przed drzwiami prezesa z wypowiedzeniem w ręku. I dzwonił do mnie trochę, wiecie, tak jak w tym teleturnieju Milionerzy, sprawdzić, telefon do przyjaciela, sprawdzić, czy to jest na pewno dobra decyzja. To był człowiek, jest, do dzisiaj jest, który ma ogromny potencjał. I pojawiła się w jego głowie pewna idea, pewna koncepcja, pewien impuls, który pchał go w tym kierunku, żeby postawić wszystko na jedną kartę. Wiecie, on tego dnia rzucił tę robotę dla bardzo wtedy niepewnego pomysłu, któremu niewiele osób dawało szansę na sukces. Musiał sprzedać dom po babci i zmierzyć się z całą falą życzliwych ludzi, czytaj Loża Szyderców. W każdym razie ktoś kiedyś się spotkał z Lożą Szyderców? Wiecie, jak to jest. I
wtedy wydaje mi się, że ani on, ani ja podczas tej rozmowy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to naprawdę będzie gra o milion. I to nie o jeden. Opowiadam wam teraz historię Jarka Biernieckiego, który postawił wszystko na jeden projekt, na Runmageddon. To jest taki ekstremalny bieg w Polsce. Ktoś zna ten bieg? Tak chciałam zobaczyć. Super, większość. Ktoś biegł? Szacun. A ktoś chce pobiec? To już zdecydowana większość. I słuchajcie, opowiadam wam o tym dlatego, bo ten projekt dzisiaj powoduje, że tylko w tym roku w Runmageddonie pobiegnie więcej ludzi niż we wszystkich maratonach razem wziętych. A znam osobiście ludzi i widziałam, którzy tatuują sobie permanentny tatuaż z napisem Runmageddon, bo to jest projekt, który dzisiaj pozwala ludziom zmieniać życie i który powoduje, że Runmageddon wpisuje się w ich styl życia. To już nie jest bieg. Bycie Runmageddończykiem to już jest styl życia. I marka, którą zbudował, okazuje się love brandem. Marką, którą inni kochają i której są ambasadorami. Sam Jarek jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Mentalnie, zawodowo i finansowo. I dlaczego wam o tym opowiadam? Bo mam wrażenie, że każdego z nas, każdy z nas, każdego dnia stoi przed takimi drzwiami. Bo w przypadku Jarka chodziło tylko o jedną decyzję. I my też stoimy przed takimi drzwiami z decyzją. Niektórzy przejdą i nawet tych drzwi nie zauważą. Niektórzy spojrzą, wizualizując sobie rezultat, który jest za tymi drzwiami i po prostu odejdą. Inni pokręcą się i zostawią za tymi drzwiami. I te swoje marzenia, i te plany, i to wszystko, co w głowie i w tym potencjale się znajduje. I ja pomyślałam sobie, to jest nie okej. Wiecie, ja od 20 lat pracuję z potencjałem człowieka, głównie z firmami, z liderami, z organizacjami i myślę sobie, ja nie chcę mieć takich statystyk. A przynajmniej chciałabym powalczyć razem z wami o to, żebyście to wy byli w tych 2%. Ktoś jest zainteresowany? Ktoś chciałby raczej być tym, który wykorzystuje swój potencjał? Słuchajcie, to zaczęłam się przyglądać. Co się dzieje tutaj po tej stronie tych 80%? Bo zobaczcie, problem polega tutaj na tej linii, prawda? Do tej euforii i do tego nastawienia wszystko jest ok. Mamy pomysł, do niego pozytywnie się nastawiamy, mamy siłę, taką wewnętrzną motywację, żeby to zrobić. I coś się tutaj dzieje na drodze do decyzji, że aż 80% postanawia porzucić te swoje pomysły. Ja zaczęłam szukać. Pomyślałam sobie, muszę dojść do tego, żeby zrozumieć, co stoi na drodze. I słuchajcie, znalazłam. Okazuje się, że to jest odcinek, który trwa 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. 5 sekund. Od tego, żeby znaleźć się, czy większość ludzi dzieli od tego, żeby znaleźć się w tych 20%. Okazuje się, że ci, którzy mają na końcu pożądane rezultaty, oni w przeciągu tych 5 sekund robią coś fizycznego. Ja wyskoczyłam z łóżka, zaczęłam pisać książkę. Jarek po prostu wszedł do gabinetu prezesa i położył mu papier na stole. Ktoś weźmie telefon, zadzwoni, ktoś szybko wyśle SMS-a, ktoś po prostu zapisze swoją ideę. Chodzi o to, żeby w te 5 sekund zrobić coś fizycznego. Co się dzieje, że jeżeli nie zrobisz nic w te 5 sekund? Czeka cię ta druga ścieżka. Ta druga ścieżka, dokładnie ta. Okazuje się, że tylko 5 sekund zajmuje twojemu wewnętrznemu krytykowi, żeby zebrał się w sobie i wytoczył taką batalię argumentów z taką siłą i z takim zaangażowaniem, że ona powstrzymuje całe to twoje pozytywne nastawienie, po prostu słyszysz w tej głowie, a co się będziesz starać, jutro zaczniesz pisać tą książkę, czyli nigdy. Albo, a jak napiszesz tę książkę i oni powiedzą, że to jakiś banał? Przy okazji ktoś słyszy takie głosy czasami? Walczycie z takimi wewnętrznymi krytykami? Tylko przody? Tył też trochę walczy, nie? Wiecie, profesor Szamin mówi, że mamy tych krytyków wewnętrznych aż 10. Ja się chcę zapytać, czy ktoś z was słyszy więcej niż jeden głos?
Śmiejecie się, nie? Bo słyszę głosy, słyszę głosy. To zaraz ktoś z kitlem białym tutaj wejdzie. Ale słuchajcie, te głosy w naszej głowie powodują, że my wchodzimy na ścieżkę decyzji zerowych, akcji zerowych i zerowych rezultatów. I to oznacza, że teraz, wiecie, to przychodzę do was z dobrą i złą wiadomością. Po pierwsze, teraz już nie możecie powiedzieć, że nie wiecie. A po drugie, trzeba coś z tym zrobić. I powiem wam, że 5 sekund dzieli was od waszych rezultatów. Od tego, czy odważycie się w te 5 sekund podejść do dziewczyny, która wam się podoba, podejść do prelegenta, jeżeli chcecie z nim pogadać, zadzwonić do klienta, do którego dawno nie wykonywaliście telefonu, zacząć pisać książkę, przeprowadzić się, wyruszyć w podróż swojego życia, cokolwiek, co przyjdzie wam do głowy. I ja tak sobie myślę, że jesteśmy na takim evencie, który bardzo nas bodźcuje. Każdy z nas, ja też siedziałam tutaj i słyszałam całą masę idei, koncepcji, które powodowały moje bardzo pozytywne nastawienie i kilka tematów nawet sobie do wdrożenia zapisałam. I teraz jest pytanie, co zrobisz z tym momentem, w którym jesteś? Bo możesz, wychodząc na przerwę, pójść kogoś poznać, przyjść do prelegentów, wymienić się wizytówkami albo koncepcjami, ideami, zrobić coś z tym impulsem, który się pojawi. Albo minie dosłownie 5 sekund i te koncepcje i te odwagi znikną z waszej głowy. Ale gdyby jednak tak poćwiczyć te 5 sekund, ktoś byłby gotowy w ogóle poćwiczyć te 5 sekund? O, cześć, a reszta się boi, nie? Co tam Kapcewicz wymyśli? Ale pomyślałam sobie, że gdybyście zaczęli ćwiczyć i te praca 5-sekundowa weszłaby wam w nawyk, to wiecie, co się któregoś dnia zadzieje? Któregoś dnia spotkacie się ze swoim jakimś znajomym na kawie i zaczniecie opowiadać, co się wydarzyło w waszym życiu. A on tak na was spojrzy, mówi: stary, stara, ty to jesteś szczęściarzem. Znowu ci się udało. A ty, zamiast się wkurzać, tak jak ja się wkurzyłam jeszcze kilka lat temu, powiesz: oczywiście, jestem szczęściarzem, ponieważ ja wiem, co zrobić, żeby mi się udało. I właśnie tego wam życzę z całego serca. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na imprezie wieczornej.